Cześć, z tej strony Adrian. Dzisiaj mam dla Was do przedstawienia temat, no można powiedzieć, mi dosyć bliski i jeszcze można powiedzieć w miarę aktualny, więc będę starał się tutaj przekazać mniej więcej wszystko, co udało mi się osobiście przeżyć, co udało mi się samemu nauczyć, doświadczyć w jakiejś takiej formie małej pigułki, która myślę przyda się dosyć uniwersalnie, bo nie mam zamiaru rozmawiać tylko na temat konkretnie Pythona. Właściwie tutaj niewiele się na tym Pythonie skupię, a będę się starał przekazać wszystko to, co było potrzebne dookoła całego tego procesu związanego z rekrutacją i znalezieniem pierwszej pracy w IT, bo myślę, że w tym momencie jest to dosyć problematyczne, biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja na rynku. Ale też biorąc pod uwagę to, jak wielu z Was prawdopodobnie prędzej czy później chciałoby też się czegoś takiego być może podjąć i po prostu może niekoniecznie wiedzą, jak ugryźć ten temat, a nie tylko od tej strony umiejętności, ale też od całej tej strony przygotowawczej. To jest mniej więcej agenda, którą dzisiaj przygotowałem na seminarium. Chciałbym trochę pomówić o tym, jak to jest ogólnie być tym właśnie młodszym programistą, jaką sytuację na rynku pracy obecnie widuję, co mógłbym wymienić z kompetencji twardych, które się przydają w takim procesie rekrutacji i ogólnie znajdowaniu pracy, kompetencji miękkich, czym można się wyróżnić pośród setki tysięcy osób chętnych na jedno stanowisko, na które chcielibyście się także rekrutować. A podzielę się także swoimi sztuczkami i wskazówkami dotyczącym tego, czy można sobie po prostu zapunktować u rekrutera, czy w firmie, czy ogólnie wśród ludzi w tej branży. No a na koniec jakieś małe podsumowanie będzie. Więc jak to jest być tym juniorem deweloperem? To nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. Jest dobrze, bo z samego powodu bycia programistą to jest już coś naprawdę, myślę, fajnego i dużego jako osiągnięcie, można powiedzieć, na studiach czy po studiach, ale wiąże się z tym też bardzo dużo tych rzeczy niekoniecznie pozytywnych. Wielokrotnie można po prostu w siebie zwątpić, a wielokrotnie można zauważyć, że troszkę życie rzuca te kłody pod nogi, nie tylko też życie, ale sama specyfika szukania tej pracy, specyfika rynku obecnie, który jest w IT. Ale gdyby tak się koniecznie bardziej zastanowić nad tym, jak to jest właśnie być tym młodszym programistą od strony perspektyw, to moglibyśmy się właśnie skupić przede wszystkim na tym, co zostało tu między innymi ukazane na tym zestawieniu z roku 2019, w którym zapytano właśnie juniorów o to, co konkretnie sobie cenią w byciu tym juniorem właśnie, czego oczekują od pracy, czego poszukują, w jakim kierunku chcieliby zmierzać. No i bardzo duża część respondentów wskazała na to, że głównie w takiej pracy i ogólnie w poszukiwaniu pracy, co jest ich motywem szukania tej pracy, jest to, że po prostu się mogą rozwijać. I z tym absolutnie się zgadzam, ponieważ jako osoba z niewielkim doświadczeniem albo z zerowym, raczej chcemy się ukierunkować pod rozwój. Bo w tym momencie mamy naprawdę niewiele sobą do zaoferowania. Trzeba przede wszystkim się wykazać i udowodnić, że jeżeli ktoś nam zaufał i zaprosił nas do pracy, to że po prostu chcemy się w tym wykazać jakimiś umiejętnościami. Cenią sobie ludzie także atmosferę w pracy, co jest niczym zaskakującym jak dla mnie, bo dobrze, jeżeli w pracy czujemy się jakkolwiek dobrze, czy to potrzebni, czy to po prostu, że się spełniamy, czy robimy coś ciekawego. No też bardzo dużo osób zwróciło uwagę na wysokość wynagrodzenia, która można powiedzieć dla tej części rynku jest nadal całkiem zadowalająca. Warto też wspomnieć o tym, że my jako osoby o niewielkim doświadczeniu stawiamy na ciekawe projekty, w których po prostu się możemy wykazać jakąś inicjatywą. No na ten moment można też powiedzieć, że docenia się tę możliwość pracy zdalnej. Ale to, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że głównym zamysłem pracy jako junior developer jest to, żeby się po prostu rozwijać, stawiać sobie te pierwsze kroki w karierze i pnąć się do góry. Tutaj chciałbym pokrótce pokazać, jak to mniej więcej u mnie wyglądało, jeżeli chodzi o ścieżkę
tego rozwoju i broń Boże, nie mam zamiaru tutaj pisać jakiejś książki o sobie, ale uznałem, że fajnie, jeżeli bym właśnie pokazał na jakimś żywym przykładzie, jak wygląda taki proces od momentu zainteresowania się tym tematem, jakim jest programowanie i IT, do momentu, w którym się idzie i już się pracuje, żeby te po prostu tych słów nie rzucać na wiatr. To u mnie mniej więcej wyglądało właśnie tak, jak możecie tu zauważyć, że jakieś tam pierwsze podrygi do programowania były już w technikum, ale można powiedzieć, że bardzo szybko one zniknęły. Głównie ze względu na to, że po prostu brakowało mi motywacji i kierunku, w jakim mógłbym zmierzać. Dlatego tutaj to się skończyło tylko na jakimś tutorialu, który był przeze mnie robiony przez miesiąc, dwa maksymalnie i tam kilka prostych zadań, które po prostu naprawdę na poziomie takich zajęć w szkole można powiedzieć. Potem chwilowo nic, potem zaczęły się właśnie studia i na studiach tak można powiedzieć, że ta motywacja już nie była jakimś stanowczym problemem, bo po prostu trzeba było zacząć to robić, tak? Więc na zajęciach, czy tam na laboratorium, czy na wykładzie ten temat się cały czas już powoli przewijał i czy się chciało, czy się nie chciało, to się po prostu trochę tego tematu liznęło. Tutaj celowo tak podkreślałem niektóre rzeczy, bo uważam, że to w moim przypadku były kamienie milowe, jeżeli chodzi o ten ciągły proces ukierunkowania się bardziej już pod pracę w IT, ponieważ te momenty były bardzo znaczące dla mnie w tym kontekście. I tutaj podkreśliłem właśnie moment, w którym na zajęciach z programowania obiektowego zacząłem się zajmować grami okienkowymi. Tak jakby możliwość projektowania tych gier sprawiła, że bardzo dużo się przy okazji nauczyłem, bo specyfika tych zadań wymagała ode mnie właściwie tylko tyle, żeby one działały. Ja chciałem zrobić coś jeszcze dodatkowego. Przy okazji można powiedzieć, że trochę mnie pani prowadząca motywowała do tego, żeby właśnie się bardziej starać, więc tutaj mogłem się już powoli wykazać, zobaczyć, że kurczę, mam jakiś realny wpływ na to, co robię, na to, jak to wygląda, na to, co jest tutaj w tym zawarte. I mogę po prostu coś dodawać, mogę po godzinach sobie posiedzieć, poczytać, dodać coś nowego do tego projektu. Ja to wszystko widzę. Widzę, jak ten proces po prostu on sobie płynie. Więc to wszystko było takie bardzo motywujące, żeby się właśnie starać. Kolejnym takim przełomowym momentem było to, że właśnie dołączyłem tutaj do was, do koła naukowego, znaczy do nas można powiedzieć, żebym się nie czuł jakoś obco. Wakacje dały mi naprawdę tutaj też stanowczego kopa, jeżeli chodzi o ten rozwój, bo możliwość pracy właśnie w takim zespole, gdzie jest parę osób zajmujących się tym samym projektem. I coś nowego, tak? Czyli kolejny jakiś nowy cel, który przyświeca temu rozwojowi, sprawił, że te umiejętności znów poszły do góry. Tutaj już tak jakby zacząłem się uczyć także frameworka, czyli tego szkieletu, na którym się potem pracuje, już w Pythonie. Co też warto, na co warto zwrócić uwagę, to, że tutaj pojawiają się gdzieniegdzie też czerwoną czcionką pewne rzeczy. I chciałbym tutaj podkreślić to, że taka ścieżka, jak się pewnie domyślacie, niekoniecznie zawsze oznacza, że po drodze osiągamy same sukcesy, bo bardzo często problem jest taki, że po prostu tych sukcesów nie ma, wręcz są porażki. Jedną z moich porażek było tutaj to, że właśnie nie udała mi się rekrutacja do wakacyjnej akademii jednej z większych wrocławskich firm, z którą Politechnika Wrocławska ma współpracę. Fakt faktem było to wtedy dla mnie coś takiego, z czym ciężko było sobie poradzić, że się nie udało, ale o to chodzi właśnie, żeby zacisnąć zęby, próbować dalej. I kolejne miesiące spędziłem właśnie na tym, żeby się dalej rozwijać. Tutaj już bardziej można powiedzieć, że skupiłem się na tym projekcie w kole naukowym. A dopiero w styczniu pojawiła się myśl, żeby w ogóle spróbować tej pracy szukać, bo wcześniej po prostu nie czułem się pewnie, uważałem, że czegoś takiego po prostu każdy mógłby się z własnej chęci nauczyć i to jeszcze nie stanowi żadnego potencjału na to, żeby ktoś myślał o mnie jako o pracowniku w swojej firmie, tak? Ale pomyślałem, może wypadałoby spróbować. Tutaj w lutym i w marcu, tak jakby to był etap, gdzie aplikowałem na różne stanowiska, prowadziłem rozmowy rekrutacyjne, znów jest ten element niepowodzenia, czyli odmowy, bo z tym się też absolutnie trzeba liczyć, tym bardziej biorąc pod uwagę moment, w którym się to wszystko odbywa. Ale jakoś tak mniej więcej wyszło, że troszkę się dobrze złożyło i te wszystkie kroki milowe, które udało się wcześniej osiągnąć, doprowadziły mnie do tego momentu, w którym ostatecznie ktoś wyraził zainteresowanie
mojej obecności u siebie w firmie i tak właśnie trafiłem do obecnej pracy, w której się znajduję, żeby może im troszkę małą reklamę zrobić, ale żeby też pokazać na to, zwrócić uwagę na to, że z niewielkich rzeczy można dojść do całkiem dużych jest to, że obecnie w firmie zajmuję się czymś takim, co jest związane z elektryczną weryfikacją dowodów tożsamości. I jeśli spojrzeć na to z perspektywy roku 2019 czy 2018, gdzie ta wiedza była na poziomie robienia kalkulatora, do momentu, w tym momencie uczestniczę w takich rzeczach i dokładam swoją cegiełkę, no uważam, że jest to coś takiego, można powiedzieć, może i motywującego, jeżeli kogoś to zmotywuje, ale chodzi o sam fakt, że całe to staranie się o otrzymanie pracy to nie jest pomysł z dnia na dzień, tylko to jest konsekwentność i podejmowanie się kolejnych, coraz bardziej ambitnych kroków, żeby do danego miejsca dotrzeć. Okej, to tak, już więcej o sobie nie będę mówił. Jak jest obecnie na rynku pracy? No jest nieciekawie, jak wspominałem, i tutaj możemy zobaczyć dwa zestawienia. Jedno zestawienie jest sprzed, można powiedzieć, już 2 lat, a jedno jest sprzed roku. Możemy tutaj zauważyć pewną tendencję, mianowicie jeszcze 2 lata temu na rynku pracy ogólnie ofert dla juniorów znajdowało się mniej więcej 12%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zestawienie za rok 2020, to widzimy, że te oferty pracy spadły. Jest tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o oferty pracy dla juniorów. Jest to związane głównie z tym, że obecna sytuacja związana z pandemią raczej zniechęca pracodawców do tego, żeby podejmować się tak dużego ryzyka, jak wzięcie osoby niedoświadczonej do pracy w momencie, w którym ciężko czasem pomyśleć o tym, jak pogodzić koniec z końcem, bo z różnych powodów być może trzeba było uciąć ilość miejsc w pracy, trzeba było przyspieszyć projekty, trzeba było się zdecydować na jakieś bardziej ryzykowne kroki. W tym momencie tym czynnikiem, które dokłada kolejne ryzyko, jest to, żeby zatrudnić osobę niedoświadczoną, więc można było się trochę tego spodziewać i trzeba po prostu to tak jakby znieść w tym momencie, że tych ofert pracy dla juniorów jest mniej. Ponadto, od tej drugiej strony medalu, rynek pracy, szczególnie dla juniorów, się po prostu bardzo nasycił. Jest to związane z tym, że z każdej możliwej strony jesteśmy bombardowani zachętami do tego, żeby pracować w branży IT. No, głównie też z tego powodu, w jaki sposób ta branża IT przetrwała te najgorsze momenty, kiedy była ta pandemia i że sobie bardzo dobrze z tym radziła. Bardzo szybko można było przejść do pracy zdalnej, więc nie była problemem lokalizacja, załatwienie sprzętu, bo mniej więcej prawie każdy ma do takiego sprzętu dostęp, a w razie czego mógł sobie go po prostu z biura wziąć. I każdy taki zainteresowany potencjałem pracy w tej branży po prostu skłaniał się ku temu, żeby właśnie się do niej przebranżowić. Więc w tym momencie taki junior potencjalny nie tylko ma obok siebie ludzi, którzy są jego konkurencją, którzy też się interesują tym tematem już od dłuższego czasu, bądź studiują w tym kierunku, ale także osoby, które do tej pory kompletnie nie były związane z branżą IT, a w tym momencie chcą się w niej spróbować. To nie jest absolutnie nic złego, że chcą się spróbować. Problemem jest natomiast to, jak od strony czysto psychologicznej, to powoduje pewne zmiany od strony rekruterów, ponieważ oni mają teraz tak szeroki wybór, że będą szukać raczej osoby, która mimo niewielkiego doświadczenia będzie potrafiła bardzo dużo sobą zaoferować, więc zmieniły się wymagania co do juniorów, jeżeli chodzi o ich rozpatrywanie w kontekście przyjęcia do pracy. Można to też zauważyć tutaj po cytatach, które zauważyłem w raportach i zestawieniach, że właśnie wzrosły wymagania, wzrosły wynagrodzenia, ale spadła liczba ofert dla tych juniorów, takich jeszcze z bardzo niewielkim bądź zerowym doświadczeniem. To sprawia, że od juniorów w tym momencie oczekuje się o wiele więcej niż oczekiwało się wcześniej. Jest to naturalny skutek tego, że tych miejsc pracy jest mniej, a chętnych jest coraz więcej, więc naturalnie rzecz biorąc, będziemy starali się jako rekruterzy czy jako jakaś dana firma skupiać się na tych, którzy zaoferują nam o wiele więcej niż reszta. Więc w tym momencie bardzo duże znaczenie ma to, jak na samym już początku będziemy starać się wyróżnić na tym rynku, żeby ktoś nas po prostu zauważył. Co do zarobków, to mniej więcej mediana cały czas jest całkiem podobna i można powiedzieć, że rośnie to dosyć wykładniczo w momencie, w którym już mamy
przebyty jakiś konkretny staż i mamy jakieś konkretne już doświadczenie komercyjne, bo dla osób, które mają zerowe doświadczenie, raczej cały czas jest tutaj podobnie i tak jak wcześniej wspominałem i było widoczne na zestawieniu, nie powinniśmy się skupiać w tym momencie na wynagrodzeniu tak stricte, ale na tym, żeby po prostu się rozwijać, bo w tym momencie jest to najważniejsze. Ok, jeżeli chodzi o jakieś kompetencje twarde, czyli te umiejętności, które staramy się przedstawić na rozmowie technicznej. Tutaj wypisałem mniej więcej to, co może się przydać właśnie konkretnie na stanowisko Python Developera, ale też na inne, ponieważ zasada jest mniej więcej ta sama. Jeżeli rekrutujemy się na dane stanowisko, na które wymagana jest jakaś konkretna technologia, to mniej więcej wszystko, co jest związane z tą technologią, prawdopodobnie się nam przyda. A nawet jeżeli się nie przyda, to warto o tym wspomnieć, o czym ja wspomnę później, w późniejszej części tej prezentacji. Tutaj, jeżeli chodzi konkretnie o język Python, to przydały mi się i ogólnie się przydają operacje na tuplach, listach, słownikach i setach. Ogólnie chodzi o taką znajomość. Rekruterzy bardzo lubią od osób początkujących wymagać wiedzy na temat tego, jak działają te podstawowe funkcje w konkretnym języku bądź w jakiejś technologii, czyli czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć słowami, czy też jakimś kawałkiem po prostu kodu, czy rozumiemy te podstawowe wbudowane funkcje. Może się trafić zadanie na rekrutacji takie, że mamy zaimplementować swoją własną wersję, czy tudzież interpretację jakiejś funkcji, która na przykład sortuje coś w jakiejś konkretnej liście czy tablicy. Mamy po prostu to pokazać, nie używając tej wzbudowanej funkcji, jak byśmy to zrobili. To jest też dobry moment, żeby wtedy podczas wykonywania takiego programu omówić cały nasz tok myślowy, wszystkie procesy decyzyjne, które chcemy podjąć, jak moglibyśmy to zadanie zoptymalizować, co moglibyśmy dodać, poprawić, zaproponować. To jest bardzo dobre miejsce. To jest taka, można powiedzieć, trochę piaskownica, taki playground dla nas, żeby wykazać się właśnie tym, pośród wszystkich innych chętnych, że oprócz tego, że potrafimy to zrobić, potrafimy zrobić coś jeszcze. Tutaj też, jeżeli chodzi o Pythona, to tak można powiedzieć, dodatkowymi punktami jest znajomość dekoratorów, obsługi wyjątków, klas, dziedziczenia, czyli właśnie bardziej tutaj się skłaniam ku programowaniu obiektowemu, ale też ku temu, co jest takie charakterystyczne dla Pythona, jak właśnie dekoratory. Framework, oczywiście na ten moment uważam, że jest to coś obowiązkowego, żeby to wiedzieć. Niekoniecznie na każde stanowisko to będzie potrzebne, bo są takie stanowiska, gdzie tego się zwykle nie wymaga, ale są też takie, gdzie to jest po prostu core, to jest must have danego stanowiska. W moim przypadku to właśnie był framework Django i tak jak wspominałem wcześniej przy opisie całej tej ścieżki do podjęcia się pracy, istotnym momentem było to, że do koła naukowego dołączyłem. Tutaj w naszym dziale zajmującym się webówką właśnie pracujemy na Django, więc gdyby nie to dołączenie do koła naukowego i rozwijanie się w tym kierunku, to mógłbym zapomnieć w tym momencie o takim stanowisku, tak? Z jakichś dodatkowych narzędzi, no to też Celery, Redis, Django REST Framework, tutaj też od strony już bardziej webowej, Nginx, Apache, Elasticsearch, Junicorn i wszystkie inne takie nazwy. Nie trzeba tego koniecznie wiedzieć, bo od juniora się tego nie wymaga, żeby wiedzieć dosłownie wszystko na ten temat, ale przynajmniej, żeby kojarzyć zależności, gdzie co się znajduje, gdzie jest Celery, gdzie jest Redis, jak to sobie współpracuje z Django, co jest odpowiedzialne za przesyłanie informacji, co obsługuje dane żądania, co jest odpowiedzialne za silnik wyszukiwania, w jaki sposób on działa, przynajmniej tak pobieżnie, to zawsze to jest na plus, jeżeli się o tych wszystkich rzeczach wie, bo potem podczas pracy, kiedy taka osoba niedoświadczona się dopiero wdraża w jakiś projekt czy produkt, jeżeli będzie już przynajmniej wiedziała, na czym to wszystko polega, to może sobie bardzo dużo już godzin oszczędzić na tym, żeby się do tego wprowadzać, więc może od razu robić coś ambitniejszego, może się od razu pokazać w tej pracy. Na pewno też przydały się zagadnienia związane z testowaniem oprogramowania. Chodzi o to, żeby też wskazać, jaki jest podział na testy, gdzie dany konkretny rodzaj testu się wykonuje, jak on jest zależny w stosunku do tego, co oczekuje od nas klient, albo środowisko, albo dany scenariusz, który sobie zakładamy, czy chcemy testować tylko kawałek, czy jakiś konkretnie moduł, może jakąś integrację pomiędzy komponentami.
To, co się jeszcze na pewno liczy, to umiejętność czytania i sporządzania dokumentacji, bo w pracy, czy tego chce się, czy nie, dokumentację należy sporządzać, ponieważ nie pracujemy my jako jedyni nad tym projektem, tylko pracuje nad tym prawdopodobnie i zwykle kilkadziesiąt innych osób, więc żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby był porządek, potrzebna jest nam dokumentacja. To się także wiąże z tym, że musimy umieć analizować i ruszać kod po kimś, ponieważ nie pracujemy zawsze tylko nad jednym fragmentem kodu, ale nad wieloma różnymi porozrzucanymi. I tym kodem zajmują się zupełnie różne osoby. To tak jak próbować rozmawiać w różnych językach, tak? Być może w jakiś sposób się dogadamy, ale zajmie to na pewno dużo czasu, żeby się zrozumieć. Więc tutaj potrzebna jest ta umiejętność tego, żeby po prostu pisać w miarę jednakowo. Patrzeć, jaki mają w danej firmie pattern programowania, pisania tego kodu, sporządzania tej dokumentacji, żebyśmy nie odbiegali. Jeżeli ktoś w danym miejscu używa camel case'a, tak, czyli rodzaju zapisywania jakichś tam dłuższych nazw złożonych z wielu słów, to jeżeli ktoś używa camel case'a, to my w tym momencie też powinniśmy używać camel case'a. Jeżeli ktoś używa w ten sposób jakiejś klamry gdzieś, i ją zostawię w jakiejś konkretnej linii, i my też powinniśmy zostawiać w ten sposób te klamry. Chodzi o porządek. To, co się jeszcze na pewno przydaje, to system kontroli wersji, tak? Skoro pracujemy w parę osób, to najprawdopodobniej będziemy korzystali z jakiegoś repozytorium, z jakiegoś właśnie systemu kontroli wersji. Tutaj mam na myśli bardziej Gita, więc chodzi też o to, jak założyć swój własny branch, jak stworzyć commita, jak dodawać te pliki, jak tego commita cofać, jak go pushować, jak zrobić merge request, jak zrobić pull requesta, że są takie rzeczy jak review, albo po prostu gdzieś coś skomentować, coś skwantyfikować. To powinno być wszystko przynajmniej nam znane. Nie musi być nam znane z praktyki, bo rzadko o tak rozbudowane rzeczy we własnych projektach, które robimy sami, bądź dwójkę, bądź parę osób, ale to są rzeczy, które po prostu w ten sposób prosperują w firmie, więc warto przynajmniej wiedzieć, że coś takiego się po prostu robi. Konteneryzacja to też jest dość duży element w całej tej układance, ponieważ zwykle się właśnie pracuje w jakimś wyizolowanym środowisku. Ma to swoje na pewno plusy czy minusy, póki co są mi niewiadome. Minusem na pewno może być to, że trzeba się po prostu tego nauczyć. W zależności też od stanowiska związanego z Pythonem, bo to niekoniecznie musi być tylko konkretnie webówka, ale mogą być to też rzeczy związane bardziej z telco, to warstwy ISO OSI, TCP/IP, tutaj żeby po prostu wiedzieć, co gdzie się dzieje, jakie są zależności, gdzie czego szukać po prostu. Protokoły i urządzenia sieciowe tutaj się również do tego przydają, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o takie bardziej Pythonowe rzeczy, niekoniecznie Python webowe rzeczy. No i to, na co trzeba zwrócić też uwagę, to myślenie. Myślenie w tym wypadku jest rzeczą chyba najważniejszą, ponieważ po prostu powinniśmy do tego podchodzić w sposób jakiś ustrukturyzowany, tak? Czyli powinniśmy za każdym razem zastanawiać się przede wszystkim, co robimy, żeby to nie było podchodzenie do tego emocjonalnie, bo emocje tutaj zwykle bardzo dużo potrafią zepsuć. To, na czym ja się wzorowałem w przypadku podejmowania się rekrutacji do pracy, to było to, że obejrzałem też sobie po prostu kilka filmów związanych ogólnie też z Pythonem, czy z Django, czy ogólnie z rozmowami rekrutacyjnymi na ten temat. Tu mogę właśnie od siebie polecić kanał Denisa. Trafił do mnie od samego początku, jeżeli chodzi o merytorykę i prowadzenie tych właśnie filmów związanych z programowaniem. Wyjaśnia wszystko w sposób bardzo klarowny. Tutaj też w ramach małej ciekawostki, film, który właśnie tutaj wstawił, czyli ten Django Interview Questions, pojawił się bodajże dzień albo dwa przed moją pierwszą rozmową związaną ze stanowiskiem Python Django Developera. Tak? To były te moje pierwsze próby. Po prostu spadł z nieba ten film. Po prostu pozwoli mi spojrzeć na to wszystko trochę z innej perspektywy, bo to się bardzo przydaje, żeby tylko nie patrzeć na własną. I stanowi na pewno ciekawy przykład tego, o co właśnie można być spytanym na rozmowie. Tutaj też także wyróżniłem jego kontynuację tego filmu, czyli tam, gdzie porozmawiali sobie więcej trochę na ten temat. I tutaj też tutaj wspomniałem o projektach do portfolio, bo można powiedzieć, że to jest duża część sukcesu w kontekście danej rekrutacji do firmy. Jeżeli chodzi o kompetencje miękkie, uważam, że
w przypadku osób niedoświadczonych, można powiedzieć, że grają nawet pierwsze skrzypce kompetencje miękkie. Chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć, jak się zaprezentować, jak się pokazać, ponieważ niewiele mamy do zaoferowania od tej strony technicznej, bo po prostu jeszcze tego nie wiemy. Więc to, co mi się przydało i to, co się może ogólnie przydać, jeżeli myślimy o rekrutacji na stanowisko programisty, to na pewno komunikatywność. Chodzi o to, żeby po prostu pokazać ludziom, że umiemy z nimi rozmawiać. Prowadzimy rozmowę, to nie jest ani monolog, ani wysłuchiwanie kogoś. Chodzi o to, żeby nawzajem rozmawiać ze sobą. Do tego dochodzi też taktowność, czyli nie powinniśmy poruszać tematów, które są kompletnie niezwiązane z daną rekrutacją czy z pracą w danej firmie i mieć też wyczucie, o czym powinniśmy rozmawiać. No, jednym takim najprostszym przykładem jest to, żeby na przykład nie poruszać tematów polityki, tak? Albo jakichś tam bardzo emocjonalnych i uczuciowych, po prostu, żeby one nie były kontrowersyjne. Do tego się przydaje też opanowanie. Chodzi o to, żeby pokazać, że potrafimy sobie radzić z nerwami, bo ta praca, pomimo tego, że jest na pewno trochę w innym charakterze niż jakaś praca fizyczna, to też wielokrotnie zdarza się, że mogą nam puścić nerwy, tak? Szczególnie jeżeli coś nam po prostu nie chce działać. Więc chodzi o to, żeby pokazać, że jesteśmy opanowani i potrafimy sobie z tą agresją radzić. Merytoryka też się na pewno przydaje i można powiedzieć, że tą merytoryką można naprawdę sobie zaskarbić zaufanie rekrutera i pokazać, że my wiemy, o czym mówimy, nie tylko udajemy bądź czytamy z kartki. Obiektywizm, czyli pokazać, że my potrafimy na to patrzeć na chłodno i nie tylko patrzeć przez pryzmat jakiegoś własnego widzimisię. Charyzma też się na pewno przydaje, bo fajnie, jeżeli człowiek, który się zgłasza do takiej pracy, potrafi pokazać, że on też chce mieć jakiś wpływ na to, co robi, czyli pokazać, zachęcić też kogoś innego, że on coś w tym widzi. Że to nie jest tylko tak, że on tu przyszedł robić od A do Z zadanie jak jakiś robot, tylko żeby pokazał, że on jest po prostu człowiekiem. Etyka pracy, no tutaj chyba nie muszę się rozwodzić, jeżeli o to chodzi, bo staram się o to, żeby był porządek i żeby po prostu innym nie uprzykrzać ich pracy, bo jeżeli pozostawimy po sobie syf i nie mówię tu tylko o tym, że pobrudzimy gdzieś biurko, chodzi mi bardziej o takie rzeczy jak zostawienie jakiegoś nieporządku w kodzie, gdzieś tam jakieś pozostawione komentarze, własne dopiski, własne testy, albo jakiś już sławny przypadek, gdzie w jakimś kodzie widzimy słowo dupa, bo ktoś sobie po prostu je sprawdzał, czy działa, tak? Chodzi o takie rzeczy. Proaktywność, czyli chcemy podejmować jakieś decyzje sami, wychodzimy z jakąś inicjatywą, coś proponujemy, rozmawiamy, żywo dyskutujemy na ten temat. Chcemy po prostu w tym uczestniczyć. Samodzielność również się przydaje. Chodzi o to, że pomimo tego, jak niewielkie jest doświadczenie takiego juniora, to staramy się bardziej iść w kierunku tego, że próbujemy sobie sami z tym problemem poradzić, niż pytać się każdego o każdy kolejny krok, który musimy podejmować. Pewność siebie związana z samokrytyką, tak? Czyli chcemy pokazać, że znamy swoją wartość, ale żeby przypadkiem nam woda sodowa nie odbiła do głowy, ponieważ dostaliśmy pracę. To, że dostaliśmy pracę, to jeszcze nie jest nic wielkiego, a przynajmniej trzeba z takim założeniem do tej pracy podchodzić, bo staramy się dalej i powinniśmy się starać dalej. Ugodowość i asertywność. Ugodowość w kontekście tego, że nie powinniśmy każdemu narzucać własnego zdania, ale też nie powinniśmy sprowadzać się do tego stopnia, że będziemy się na wszystko zgadzać. Bo pomimo tego, że to jest dopiero początek tej przygody, powinniśmy już od czasu do czasu pokazać, że okej, liczcie się ze mną, ja już tu jestem, tak? Więc staramy się znaleźć między tym balans, między tym, na co sobie możemy pozwolić, a pomiędzy tym, co możemy sobie oczekiwać. Umiejętności przywódcze i ogłada. No to też się wiąże z tym poprzednim punktem, czyli chcemy też pokazać po części, że nie jesteśmy takimi osobami, które wszystko na siebie przyjmą, bo różni są ludzie i z tym też się trzeba liczyć, że niektórzy mogą to po prostu wykorzystać. Zakładajmy raczej, że tak nie będzie, ale na wszelki wypadek warto o tym pamiętać, że powinniśmy się też tutaj cechować jakąś ogładą, ale też spróbować, jeżeli sytuacja na to pozwala lub my po prostu sami chcemy pokazać, że w razie czego my też potrafimy odpowiadać za siebie czy też za kogoś innego. Znów wspominam o myśleniu, bo uważam, że jest to bardzo ważna część tej całej układanki, czyli po prostu nie robić wszystkiego tak, jak jest napisane na kartce, tylko starać się w tym wszystkim znaleźć też odrobinę siebie
i świadomie podejmować pewne decyzje. Tutaj od tej strony właśnie tych bardziej miękkich to polecałbym ten kanał, pomimo że trochę z miniaturek i z tytułu wygląda na bardzo clickbaitowy, ale mi osobiście trochę pomógł i zrewidował moje poglądy na to, czego rekruter oczekuje od nas, kiedy nas o coś pyta. Jeżeli nas pyta, powiedz mi coś o sobie, to wcale nie prosi nas o to, żebyśmy mu opowiedzieli, jaki obiad dzisiaj zjedliśmy, albo jaką niesamowitą historię w życiu mieliśmy, albo ile po drodze było u nas porażek, przeciwwskazań, a my sobie poradziliśmy. Chodzi mu tylko o to, żeby odpowiedzieć mu tak, jak oni z jakiejś danej firmy napisali w ofercie pracy. Więc jeżeli nas pyta, powiedz mi coś o sobie, to zwykle oczekuje się odpowiedzi takiej, że my mówimy, no jestem programistą na przykład i potrafię to, to i to. I wy też szukacie kogoś takiego, bo szukacie kogoś, kto robi to, to i to. A ja może potrafię jeszcze to, to i to. I umiem to, to i to. I może ktoś taki się wam przyda, tak? Krótko mówiąc. Wtedy nie mówimy o sobie, czy lubimy kolor niebieski, czy czerwony, czy chcemy taki samochód, czy taki samochód. Skupiamy się na mięsie, czyli na tym, co właśnie oni chcą usłyszeć, bo w zalewie setek innych osób prawdopodobnie pojawią się tacy, którzy od razu wiedzą, co chcą i od razu wiedzą, co powiedzieć. Musimy się też z tym liczyć, żeby się wśród takich osób pokazać od tej najlepszej strony. Albo gdy jest to pytanie o słabości. Jest taki zestaw ogólnie pytań, które zwykle się trafiają na takich rozmowach. Można się po prostu do nich wcześniej przygotować. Albo są pytania, dlaczego powinniśmy cię zatrudnić. Nie mówimy wtedy, bo jestem miły i ten herbatę umiem dobrą zrobić albo kawę, tylko znowu się skupiamy na tych rzeczach, których właśnie w tej firmie szukają. Tak jak właśnie wspominałem, ciężko jest w tym momencie, jeżeli chodzi o takie znalezienie pracy, na pewno ciężej niż 2 lata temu. I na stanowisko potrafi być nawet 1000 chętnych. I spotykałem się z takimi stanowiskami, na których się chciałem dostać, gdzie było tych po prostu chętnych, trzycyfrowa liczba, do sięgająca właśnie 1000. Okej, ale czym się wyróżnić? Skąd brać tą wiedzę, którą chcemy potem pokazać? No, z zestawienia możemy zauważyć, że bardzo duża liczba osób preferuje tutoriale internetowe. No, nie jest to jakimś zaskoczeniem. Albo jakieś źródła informatyczne lub pokrewne. Kursy internetowe to też jest ze sobą związane, tak? No i też szkoły programowania się zdarzają. Praca, no niekoniecznie tutaj praca kwalifikuje się dla osoby z zerowym doświadczeniem, ale już prędzej książki albo projekty open source, ewentualnie jeszcze jakieś inne szkolenia. Co można z tego tak najbardziej wymienić? No można powiedzieć, może jakiś staż, może praktyka, jakieś kursy, bootcampy. Wszystko się może przydać. Wszystko się może przydać ku temu, żeby po prostu pokazać, że coś umiemy. Ale czy to zawsze tylko wystarczy, że wpiszemy sobie do CV, że udało się nam przebyć kurs albo praktykę tutaj? Może, ale nie musi. Zakładając, że jest taka sytuacja, że ktoś tak samo jak my też ukończył jakąś praktykę albo ma jakiś kurs za sobą, bądź jakiś staż, ewentualnie jakiś bootcamp. Co wtedy? Jakie szczegóły sprawiają, że rekruter pragnie wybrać tę osobę, a nie tę, tak? No, można powiedzieć, że można się posilić tą listą, którą tutaj przygotowałem, czyli to może zaważyć o tym, czy będziemy się wyróżniać wśród innych osób, czy nie. Wykaz używanych technologii. Tutaj docelowo miałem na myśli, by przynajmniej wspomnieć o tym w CV, jakich technologii używamy, jakie wykorzystywaliśmy, jakie mamy z nimi doświadczenie, czy jest to niewielkie, długie, jak się z nimi czujemy, własne projekty. Portfolio jest bardzo ważną częścią, jeżeli chodzi o rekrutowanie się do pracy, ponieważ musimy w jakiś sposób pokazać, że coś umiemy. Jeżeli mamy zerowe doświadczenie, to tym bardziej. Żeby po prostu ktoś nie myślał, że bierze sobie kota w worku. Zresztą, jeżeli ma bardzo dużo osób do wyboru, to będzie się skupiał na tych, którzy przede wszystkim pokazali, że coś potrafią. W ramach takiej wskazówki mogę też powiedzieć, że jeżeli ktoś planuje w portfolio umieścić jakiś projekt, który wymaga jakiegoś systemu logowania, rejestracji, tworzenia konta, to rekruterzy raczej nie będą chcieli tworzyć tego konta, rejestrować się, a nie daj Boże jeszcze czekać na maila. Staramy się więc wtedy w miarę możliwości stworzyć jakieś konto specjalnie dla nich, a co jeszcze może być bardziej na plus dla nas, to żeby wysłać im od razu w takiej wiadomości login z hasłem, żeby od razu oni sobie mogli wejść.
i zobaczyć, jak wygląda ten nasz projekt od strony funkcjonalnej. Bo oni prawdopodobnie będą mieli bardzo mało czasu na to, żeby nas przejrzeć. Chodzi o to właśnie, żeby w tym małym ułamku czasu pokazać im wszystko, co my potrafimy w jak najlepszy sposób. Udział w projektach open source. No jeżeli nie pracowaliśmy do tej pory, to takie projekty też mogą być zbawienne w kontekście wykazu naszego doświadczenia, umiejętności, ponieważ pokazujemy, że potrafimy pracować z innymi w grupie. Udział w kołach naukowych też jest dosyć istotny i uważam, że z mojej perspektywy, że to, że mogłem się pochwalić, że w tym kole naukowym jestem, rzeczywiście coś robię, sprawił, że osoby zainteresowane przyjęciem mnie do pracy patrzyły na mnie wtedy nieco lepiej, bo widziały, że poza tym, że studiuję i coś robię z własnymi projektami, to pragnę się podejmować też innych inicjatyw, takich bardziej ambitnych właśnie jak koło naukowe. Zaangażowanie w proces udowadniania swojej wiedzy i umiejętności. Tu mam na myśli bardziej to, że oprócz tego, że robimy jakieś projekty, staramy się też je w jakiś sposób ładnie przekazać. Do tego dobrym miejscem jest na przykład plik README w naszym repozytorium, w którym pokazujemy właśnie zrzut ekranu z naszej aplikacji, jakieś logi, jakiś opis. Zawieramy wszystko, co jest w tym projekcie, także dana osoba, która to przegląda, nie musi tego pobierać do siebie na sprzęt i to uruchamiać, bo prawdopodobnie i tak tego nie zrobi. Więc jaki projekt będzie wyglądał lepiej? Taki, który jest bardzo rozbudowany, ale nie ma tego opisu, czy projekt nieco mniejszy, skromniejszy, taki bardziej kameralny, ale z bardzo ładnym opisem tego, co on robi, co zostało zastosowane, jakich decyzji podejmował się właściciel tego projektu? No uważam, że ten drugi. Ciekawy profil rekrutowanego. To też się wiąże z tą całością, czyli chcemy w miarę możliwości przekazać osobie jak najwięcej. Wszystko, co może zainteresować potencjalnego rekrutera. Ciekawa osobowość. Tu fajnie byłoby też skupić się na tym, że oprócz tego, że zajmujemy się tylko programowaniem, robimy w życiu też coś innego. Wiadomo, że do pracy szuka się osób, które konkretnie będą zajmować się kodem, ale czy bardziej ciekawsza nie wydaje się osoba, która oprócz tego zajmuje się też czymś innym? Może to się w przyszłości gdzieś przyda. Czy to na przykład byłaby jakaś psychologia, albo coś związane z socjologią, albo coś ogólnie związanego po prostu z zagadnieniami technicznymi. To może w pewien sposób rzutować na to, w jaki sposób będziemy podchodzić do pracy i sobie z nią radzić. Swoboda rozmowy, wiedza na różne tematy. Ta akurat jest część mało znacząca w przypadku rozmowy rekrutacyjnej, ale w przypadku, gdyby rekruterowi przyszło do głowy porozmawiać z nami o czymś innym, jeżeli mamy na przykład w CV wpisane nasze zainteresowania, to chodzi o to, żeby móc na nie coś powiedzieć, móc się pochwalić, że się tym zajmujemy. Hej, robię jeszcze to w życiu i trochę się na tym znam, więc w razie czego mogę coś o tym powiedzieć. Erudycja, czyli staramy się opowiadać ciekawie, dobierać dobre słownictwo, nie mówić cały czas w ten sam sposób, używać tych samych synonimów, mówić po prostu ciekawie. Chodzi o to, żeby kogoś innego zaciekawić tym, co mówimy. Jeżeli chodzi o otwartość i naturalność i autentyczność, staramy się po prostu być sobą, nie udawać kogoś innego, bo prędzej czy później to wyjdzie i bardzo doświadczeni rekruterzy potrafią zauważyć, że po prostu udajemy kogoś albo że się czegoś nauczyliśmy, wyuczyliśmy się w słowo jakiegoś tam tekstu, który chcemy powiedzieć na rozmowie. Właśnie nie chodzi o to, żeby się uczyć na pamięć, ale o to, żeby po prostu mówić tak, jak czujemy. Rekruter zauważy, że ktoś przyszedł, bo się po prostu nauczył, a ktoś przychodzi, bo jest tym zainteresowany, bo jest pasjonatem. Od razu lepiej patrzy się na osobę, która jest tym zafascynowana i chce to robić, bo w przyszłości dalej będzie prawdopodobnie chciała to robić. Szybko ta motywacja jej nie zniknie, miejmy nadzieję. Rzeczowość, bycie konkretnym. Chodzi o to, żeby też nie owijać w bawełnę, nie krążyć gdzieś wokół tematu, bo bardziej liczy się rzeczowość, czyli mówimy otwarcie o naszych oczekiwaniach, o naszych umiejętnościach, o naszym potencjale. Na to trzeba zwracać uwagę. Oryginalność, no właśnie to też związane chociażby z projektami. Dosyć takim charakterystycznym już elementem tych wszystkich portfolio, które w tym momencie młodzi ludzie sobie tworzą, młodzi starzem, może tak powiedzmy, jest to, że bardzo często bazują na tym samym. Zauważalne jest to w portfoliach takich osób chętnych do pracy w IT, że te projekty się powtarzają. Bardzo często przypominają to jakąś implementację lub własną interpretację
to-do listy, tak? Czyli tej takiej listy, w której zaznaczamy, co chcemy robić. A może postawić by na coś bardziej oryginalnego. Może postawić na coś, co rzeczywiście w życiu się przyda. Moim przykładem takiej aplikacji było to, jak w wakacje zrobiłem aplikację, która współpracuje z YouTube i Spotify, i w ten sposób mogłem przerzucić playlistę polubionych piosenek z YouTube'a na Spotify. Ten program też przy okazji po drodze sprawdzał, czy ta piosenka w ogóle istnieje w Spotify'u. Jak istniała i zgadzała się z danymi z YouTube'a, to ją po prostu do tej playlisty dodawała. Jeżeli miała jakiś problem ze zweryfikowaniem, to jeszcze pytała się mnie po drodze, czy o tą piosenkę mi chodziło. Jak nie, to zaproponuje mi wpisanie tytułu i autora tej piosenki i ją z powrotem znajdzie. Chodzi właśnie o to, żeby te projekty nie istniały tylko raz, już nigdy więcej do nich nie wracać, żeby one umarły gdzieś w otchłani naszego repozytorium. Tylko żeby były właśnie przydatne, żebyśmy pokazali, że mieliśmy pomysł na to. I nie zawsze te pomysły do głowy przychodzą, ale chodzi o to, żeby gdyby już były, to żeby je pielęgnować i rozwijać. W ten sposób sami będziemy tym bardziej zafascynowani. Wyrozumiałość tutaj też w kontekście tego, jak ciężko jest z obu stron. Z perspektywy osoby, która się rekrutuje, wyrozumiałość powinna polegać na tym, że my się musimy liczyć z tym, że na nasze miejsce też jest bardzo dużo osób chętnych i osoba, która się zajmuje szukaniem pracownika, prawdopodobnie będzie chciała dla każdej osoby dać tylko jakiś konkretny przedział czasu, więc musimy rozumieć to, że w tym momencie jesteśmy pośród innych wielu osób, które chcą na to stanowisko się dostać. A z drugiej strony trzeba też rozumieć swoją własną sytuację, czyli my też szukamy prawdopodobnie miejsce wielu i wielu stanowisk, na które się ubiegamy. A więc trzeba też to rozumieć, że nie zawsze ktoś się z nami będzie liczył, ale my w przypadku paru ofert, na które możemy się dostać, też wykażemy się prędzej czy później jakimś brakiem zainteresowania, bo po prostu znajdziemy lepszą ofertę. No i tu znów zwracam uwagę na myślenie. Chodzi o to, żeby właśnie elastycznie do tego podchodzić, nie lecieć zawsze jednym utartym schematem, jak konkretnie wygląda rekrutacja w jednej firmie, jak wygląda w drugiej, bo ona się po prostu będzie różnić między sobą, a różnić się może nawet w dziale tej samej firmy, bo są takie rozbudowane firmy, w której po prostu dział jeden obok drugiego, który potrafi nawet być, nie wiem, w tym samym piętrze, w tej samej kondygnacji, już się różni specyfiką tego, jak wygląda proces rekrutacji. A sztuczki i wskazówki. Tu bym chciał wskazać to, co po prostu mi się przydało, a to, co być może mogłoby mi się przydać, gdybym miał po prostu do tego odpowiednią sytuację. Kluczowy jest research firm w okolicy, albo jeżeli podejmujemy się pracy zdalnej, to ogólnie na terenie Polski, zagranicy, świata. Badamy rynek, ale też zwracamy uwagę na to, że są firmy, które ten rynek też chcą badać. I są takie oferty, które po prostu na różnych tablicach wiszą miesiącami, tygodniami. Dotyczą zwykle tego samego stanowiska, bo ono się nie zmienia, a firma wcale nie ma na celu tego, żeby nas do tej pracy przyjąć. Ona tylko bada rynek i sprawdza, ile jest osób chętnych. Jeżeli się na taką ofertę pracy przesadnie napalimy, no to możemy spotkać się potem z dużym rozczarowaniem, że jednak nie są zainteresowani, bo oni od początku nie byli zainteresowani przyjęciem nikogo do tej firmy. Rekonesans firmy. Jeżeli się już na jakąś firmę zapatrujemy, chcemy się podjąć tej rekrutacji, to fajnie, gdybyśmy o niej trochę coś więcej wiedzieli. Nie chodzi o to, żeby wiedzieć, jak na imię ma córka szefa albo kogoś innego z wysokiego stanowiska, albo wiedzieć, co nie lubią, co lubią, żeby, nie wiem, przynieść im coś na rozmowę. Nie, nie. Chodzi o to, żeby przynajmniej było widać, że my chcemy się stać częścią tej firmy. I to też nie chcę, żeby to rozumieć, żeby to szło w kierunku tego, żeby traktować pracę jako miejsce, w którym znajdziemy wszystko, a będziemy tam chcieli spędzać cały dzień. Tylko na przykład z mojej akurat autopsji podczas podejmowania się rekrutacji, to było to, że rozmawiałem osobiście z szefem oraz z dyrektorem technicznym w firmie, bo ta firma była taka dosyć niewielka. I pytanie było chociażby o to, jak się zapatruję w kontekście czasu pracy na tygodniu. Mówię, że ja jestem osobą studiującą, więc prawdopodobnie nie będę w stanie pracować na pełen etat, ale myślę, że to jest coś do ugadania, ponieważ wy też kiedyś studiowaliście na Politechnice Wrocławskiej. I to byłem w stanie dowiedzieć się, dlatego że zrobiłem ten rekonesans, więc mogłem trochę poruszyć ten temat tego, że oni też studiowali.
i po prostu zainteresowałem się tą ofertą bardziej niż tylko wymaganiami i widełkami na stronie. To są takie małe plusy, które mogą zmienić trochę naszą sytuację, ale żeby nie były zbyt takie głębokie, żebyśmy po prostu nie pokazali, że wiemy zbyt dużo, albo żeby nam nie przyszło do głowy dowiadywania się każdego możliwego szczegółu, bo to bez sensu. Jeżeli chodzi o CV, to powinniśmy umieszczać tam tylko przydatne informacje, nie prowadzić rozprawki. Jeżeli rekrutujemy się właśnie na coś związanego z branżą IT, to jasne, problemem nie jest wpisanie, że na przykład pracowaliśmy gdzieś kiedyś w kawiarni albo na stacji paliw, albo w jakąś mieliśmy pracę fizyczną, bo praca to jest praca. Uważam, że praca człowieka nie hańbi. Natomiast jeżeli chcemy to wszystko zmieścić na jednej stronie, bo tak mniej więcej wypada, to nie powinniśmy się w tym akurat miejscu rozpisywać, że podejmowaliśmy się takiej i takiej pracy fizycznej, ale tylko dać znać, że pracę już jakąś za sobą mamy. Powinniśmy się skupić na tych umiejętnościach, które są potrzebne do pracy. Jeżeli rekrutujemy się na wiele stanowisk w IT, ale wymagają na przykład od nas innej technologii, to dobrze byłoby wysłać do jednej firmy takie CV, a do drugiej takie CV. W jednej wskażemy te technologie, które są dla tej konkretnej firmy ważne, a dla drugiej takie. Tam się będziemy mogli na ten temat rozpisać. Hierarchia zalet i umiejętności, czyli powinniśmy właśnie na sam początek pokazać to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, najbardziej zadowoleni, najwięcej wiemy. A to, co jest mniej ważne, umieścić gdzieś tam niżej, bo ważne jest zrobienie tego pierwszego wrażenia. Detale, czy to podczas rekrutacji online, czy na żywo, zwracamy uwagę na takie rzeczy. Zwracamy uwagę na to, jak przychodzimy. Nie chodzi mi o to, żeby się ubierać w garnitur, ale przynajmniej, żeby się ubrać schludnie. Żeby sprawiać wrażenie zainteresowanych, czy to mówimy, czy słuchamy, żeby to wszystko wyglądało w taki sposób, że rzeczywiście chcemy się podjąć tej pracy, a nie dlatego, że ktoś nas do tego zmusza. Od razu się wtedy lepiej rozmawia. Mimika twarzy, komunikacja niewerbalna, tu też trzeba patrzeć. Znaczy nie trzeba, ale dobrze by było, bo to zapunktuje. Szczególnie w przypadku rozmowy na żywo, poprzez internet trochę ciężej o to, ale patrzymy na rozmówcę. Staramy się z nim nawiązać jakiś kontakt wzrokowy, niekoniecznie gapić się w niego przez całą rozmowę, ale patrzeć, pokazać się, że czujemy się pewnie. Nie chodzi o to, żeby tak. To są takie rzeczy właśnie jak składanie rąk, zamykanie gdzieś tam, zakładanie ich pod pachę, siedzenie skulonem. Siądźmy po prostu, jakbyśmy byli przekonani, że dobrze trafiliśmy i rzeczywiście chcemy tej pracy. Prowadzić rozmowę nie wykazując arogancji, czyli tutaj też staramy się pokazać ze swojej strony, że coś potrafimy, umiemy to i chcemy to pokazać sobą podczas pracy, ale nie wykazujemy arogancji, nie dajemy znać pracodawcy czy rekruterowi, że hej, ja mam jeszcze 10 innych chętnych i zaraz sobie pójdę z nimi porozmawiać. Może tak, ale za jakieś 5-10 lat, jak już to będzie stanowisko seniorskie, a nie juniorskie, w tym momencie to raczej oni rozdają karty. Staramy się przekazać mięso, ziemniaczki zostawiamy komuś innemu, czyli właśnie na rozmowie nie poruszamy jakichś tematów rodzinnych, życiowych, przeżyć, tylko staramy się właśnie skupić na tym, co rzeczywiście ten rekruter od nas wymaga, bo ma po prostu ograniczoną ilość czasu dla nas. Sprytna szczerość w sytuacji braku wiedzy lub niepewności, jak to zamienić wadę w zaletę. Tu chciałbym też sprzedać taki ciekawy, może powiedzieć, trik, tip, wskazówkę, że są takie momenty w rozmowie, które wychodzą same z siebie albo celowo, bo tak po prostu rekruter prowadzi rozmowę, że chciałby nam zwrócić uwagę na to, że my czegoś nie wiemy. I absolutnie wstydem nie jest czegoś nie wiedzieć. Wstydem jest może to, że staramy się to ukryć, wymyślając coś. Więc powinniśmy być po prostu szczerzy, że czegoś nie wiemy. Mówimy otwarcie, że czegoś nie wiemy, nie mamy o tym pojęcia, ale możemy zwrócić uwagę na to, że coś tam już na ten temat wiemy, powiedzieć właśnie, co na ten temat wiemy, albo może jest jakiś temat poboczny, związany akurat właśnie z tym, czego nie wiemy, a moglibyśmy się z tym wykazać. Są na przykład takie zadania techniczne, gdzie trzeba wskazać i omówić jakiś tam konkretny, nie wiem, komponent, funkcję, zagadnienie, jakiś algorytm i zdarzy się taka sytuacja, że czegoś nie wiemy. Powinniśmy dać znać, że tego nie wiemy, ale na przykład w naszym dotychczasowym doświadczeniu podejmowaliśmy się czegoś całkiem podobnego i wyszło nam to tak i tak. Albo ja zajmowałem się tym, tego akurat nie wiem, ale to mi przypomina problem, który kiedyś miałem, rozwiązałem go w ten i sposób. Przyznajemy się,
co prawda, że czegoś nie wiemy, ale od razu wychodzimy z odwetem i mówimy, że a ja to wiem, więc nie jest tak źle ze mną, po prostu wiem to i to, może tego nie wiem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebym się dowiedział. Wymieniamy przy okazji jakieś tam swoje opinie i zdanie, podejmujemy się tej rozmowy z rekruterem. Nie kończy się ta rozmowa na tym, że nie wiemy o czym powiedzieć i nagle jest cisza grobowa, tylko staramy się cały czas coś mówić, że coś wiemy. Ma być po prostu cały czas zapewniony tym, że przychodzimy tu już z jakąś wiedzą. Odpowiadać trzeba żywo. Tutaj właśnie to, co wspominałem wcześniej, łatwo jest kłamać o posiadanej wiedzy. Możemy się po prostu nauczyć opisów z internetu albo z dokumentacji, albo jakichś konkretnych funkcji. Ale trudno jest kłamać, jeżeli chodzi o bycie pasjonatem, bo to po prostu po człowieku widać, czy się tym interesuje. Czy przychodzi tutaj tylko dla pieniędzy, czy przychodzi tylko po to, żeby mieć jakąkolwiek pracę, albo że słyszał, że w branży IT jest dobrze. Jeżeli ktoś nie jest pasjonatem, to długo nie wytrzyma w tej pracy. Myślę, że tak jest w każdej innej. A nie powinniśmy się bać pytać. I to też chodzi o takie rzeczy związane podczas rekrutacji tej technicznej, jak i tej takiej bardziej normalnej, tej związanej takiej bardziej z pytaniami o nas albo o firmie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się właśnie spytać coś o firmę, jak się tutaj pracuje, jaka jest atmosfera, jaki mają system pracy, jakie są tam możliwe ścieżki rozwoju, czy może jakieś awanse, czy są jakieś szkolenia. Pokazać, że z jakiejś perspektywy my też się interesujemy tą firmą, nie tylko, że oni się interesują nami. Bo prędzej czy później, jeżeli mielibyśmy się do tej firmy dostać, to fajnie byłoby przynajmniej wiedzieć, w jakim środowisku będziemy pracować. Bo być może będzie nam się wtedy pracowało lepiej. Obserwować, czyli patrzeć właśnie, jak ten rekruter reaguje na nas, w jaki sposób z nami rozmawia. Są rekruterzy tacy, którzy po prostu będą nas zbywać cały czas tylko nam odpowiadając i nie będziemy mogli w ten sposób niczego wyczytać. Wtedy trochę bardziej ryzykownym jest podejmowanie się jakichś takich właśnie kroków, które wymagałyby od nas jakiejś pewności co do rekrutera, czy on na to nie zareaguje źle. A są tacy rekruterzy, z którymi po prostu rozmawia się tak dobrze, że nie wiadomo kiedy ten czas mija, a nawet się już nie rozmawia o niczym technicznym, bo oni już mają w jakiś sposób świadomość tego, że dobrze się nam z nimi rozmawia i że w jakiś sposób się po prostu dogadamy. I też miałem okazję być na takiej rozmowie, gdzie umiejętności techniczne były na drugim planie. Na pierwszym było to, jak dobrze się po prostu ze sobą rozmawiało i komunikowało. No i to jest też clue całej tej rekrutacji, całego starania się o pracę. Trzeba się po prostu dobrze tym bawić i każde doświadczenie czegoś uczy. Niezależnie od tego, czy ta rekrutacja kończy się pozytywnie czy negatywnie, to jest zawsze jakieś doświadczenie, zawsze to jest kontakt z innymi ludźmi, przekazanie jakiejś wiedzy. Bywały takie rozmowy, po których ja w godzinę dowiadywałem się na takiej rekrutacji więcej niż samemu przez tydzień i uważam, że to były bardzo dobre rekrutacje, które niekoniecznie zawsze musiały się kończyć pozytywnie, ale zawsze wychodziło się trochę bogatszym z tych rozmów. Na zakończenie chciałbym Wam bardzo podziękować za obecność tutaj, wszystkim zgromadzonym. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam mniej więcej to, jak to wygląda od strony właśnie osoby, która dopiero w ten rynek wkracza i podejmuje się jakichś tam pierwszych poważniejszych kroków. I uważam, że krótko mówiąc, że nie mógłbym myśleć o podjęciu się tej pracy, gdyby nie to, że do tego koła naukowego dołączyłem, bo ono mi bardzo pomogło, więc chciałbym podziękować całemu naszemu kołu, że tu jesteśmy i że jesteśmy taką społecznością, w której po prostu każdy może się w jakiś sposób rozwijać, stawać się coraz bardziej ambitnym i robić sobie te kroki w karierze. Każdemu zainteresowanemu przyjściem na to seminarium też dziękuję z osobna. Zarządowi koła również dziękuję za możliwość przeprowadzenia tego seminarium i muszę przyznać, że w momencie, w którym do koła dołączyłem, to było takie moje małe marzenie, żeby takie seminarium przeprowadzić na jakiś ciekawy temat, więc mam nadzieję, że było ciekawie. No i zespołowi z WebDevu także pragnę podziękować za. No już można powiedzieć, niedługo to będzie rok, od kiedy tak sobie działamy, się uczymy, motywujemy się nawzajem i aby to szło tylko w tą stronę. Dziękuję.
Można jakieś serduszkę na czacie wysłać, jak coś. Dzięki, śliczne, mega fajne Klask, klask, wspominanka. klask.